Edyta Górniak przegrała sprawę, za koncert musi zapłacić ogromną kwotę. Ostatnio polskie media obiegła zaskakująca wiadomość. Okazało się bowiem, że Edyta Górniak postanowiła na jakiś czas opuścić nasz kraj. O swojej dłuższej podróży po świecie gwiazda poinformowała fanów za pośrednictwem social mediów. Przy okazji diwa oznajmiła, że w związku z nieobecnością zdecydowała się wynająć swój dom na Podhalu. Parę dni później wyszło na jaw, że piosenkarka wybrała się do Indonezji. Zaskakujący jest jednak nie tylko kierunek wycieczki, ale także jej powód. 50-latka nie poleciała bowiem do Azji na wypoczynek, ale by uporać się z uzależnieniem od kofeiny. Teraz okazuje się, że problemy z nadmiernym spożywaniem kawy to nie jedyne kłopoty polskiej gwiazdy. W Lasnę zakończyła się bowiem głośna sprawa, której wytoczył artystce organizator jednego z odwołanych przez nią koncertów. Sprawa sięga roku 2016, kiedy to zaplanowany wcześniej występ Edyty Górniak nie odbył się z powodów niezależnych od organizatora. Jak informowała wtedy prasa i serwisy internetowe, przyczyną odwołania imprezy były problemy zdrowotne piosenkarki, która zmagała się wtedy z wyczerpaniem i zakażeniem górnych dróg oddechowych. Stan zdrowia uniemożliwiał diwie przylot do Polski. Szczególnie zamieszkała wtedy w Los Angeles. Podróż wiązałaby się więc z wieloma godzinami spędzonymi na pokładzie samolotu. Proces, po niemal 7 latach oczekiwania, zakończył się dla finalistki Eurowizji z 1994 roku bardzo niekorzystnie. Według decyzji krakowskiego sądu Edyta Górniak musi bowiem zapłacić poszkodowanemu aż 83 tysiące złotych. Wyrok nie jest jednak prawomocny, co oznacza, że artystka może odwołać się od niego i sprawa wróci wtedy do ponownego rozpatrzenia. Czy Edyta Górniak zdecyduje się zapłacić zasadzoną kwotę, czy postanowi bronić się przed sądem?